Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Retail Provider. Chcielibyśmy Państwu dzisiaj pokazać zintegrowane centrum komunikacyjne dla Olsztyna. Jak my jako prywatny deweloper od 10 lat inwestujący w Olsztynie, jaką ma wizję tego miejsca. Wiemy, że dzisiaj rano nasi koledzy z PKP zorganizowali już również spotkanie prasowe, czym pewnie podbili trochę nasz temat, za co im bardzo dziękujemy. Myślę, że odniesiemy się do wielu aspektów i spraw, które zostały przez nich podnoszone, jak również głównym celem tego naszego spotkania dzisiaj z Państwem jest odniesienie się do materiałów prasowych, które oni przekazali Państwu 22 czerwca, w których pokazywali swój wizerunek dworca. Zrobili to, jak Państwo wiedzą, po spotkaniu u prezydenta Grzymowicza, gdzie wszystkie strony spotkały się, aby ten projekt omówić i zupełnie niespodziewanie okazało się, że ta informacja o ich projekcie została z informacją publiczną, bo jak pewnie Państwo wiedzą, nie ma między nami porozumienia co do kształtu zintegrowanego centrum komunikacyjnego i tego, jak on ma wyglądać. Mimo tego, że od wielu lat próbujemy do tego porozumienia doprowadzić, więc skoro PKP S.A. stosuje taką metodę faktów dokonanych, to my również chcielibyśmy pokazać tą naszą koncepcję. Żałuję bardzo, jest mi bardzo smutno, że nie możemy tego zrobić razem z PKP i pokazać tego sukcesu wspólnie, ale myślę, że kiedy Państwo zobaczą naszą prezentację i naszą wizję tego zintegrowanego centrum komunikacyjnego, będą mogli te dwie wizje ze sobą zderzyć i je ocenić. Naszym założeniem od samego początku naszej działalności w Olsztynie jest to, że przestrzegamy prawa i wszystkich jego zapisów, również prawa lokalnego, którym jest plan miejscowy. Jako deweloper, planując swoje działania, oczywiście planujemy je wobec zapisów tego prawa, które daje nam pewną gwarancję tego, co możemy w danym miejscu zrealizować, co w danym miejscu możemy zrobić. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy, czy byliśmy już w pewnym sensie właścicielem PKS-u Olsztyn, który kupiliśmy na prywatyzacji przeszło 10 lat temu od Skarbu Państwa. Tą spółkę restrukturyzowaliśmy przez wiele lat, wypełniliśmy wszystkie zapisy umowy prywatyzacyjnej, zainwestowaliśmy w nią kilkanaście milionów złotych. Sprzedaliśmy później zorganizowaną część przedsiębiorstwa do firmy, która zajmuje się stricte biznesem przewozowym. Dzisiaj zajmujemy się już tym ostatnim elementem tego procesu, a więc tym naszym projektem deweloperskim. Posiadamy oczywiście swoje grunty, ale ten cały projekt zintegrowanego centrum komunikacyjnego tak zaplanowany jest w planie miejscowym i tak od 2013 roku jest planowany przez miasto w ustaleniu ówczesnym z nami z PKP po przekazaniu gruntów przez miasto do PKP, aby ułatwić nam możliwość realizowania tego ZCK. Planujemy również częściowo na gruntach PKP, bo od samego początku było powiedziane, że część nieruchomości, która nie będzie potrzebna kolejarzom na wybudowanie dworca, będzie przedmiotem transakcji między PKP S.A. a Retail Provider. I zresztą potwierdził to nie dalej jak dwa tygodnie temu na moim spotkaniu osobistym w ministerstwie pan minister Adamczyk, że taka decyzja jest podjęta i że absolutnie jest zgoda na to, żeby PKP grunty, które im pozostają po budowie dworca w ramach zintegrowanego centrum komunikacyjnego zostały sprzedane do Retail Provider. Stąd nasza koncepcja, którą Państwo zobaczą, zakłada również i to, że mimo wszystko dogadamy się co do tego, że te grunty staną się naszą własnością. Na spotkaniu ze mną dzisiaj, poza oczywiście moim kolegą Adamem Kieliszokiem, dyrektorem projektu, który w ramach spółki celowej Dworzec Nieruchomości tym projektem się na bieżąco w Olsztynie zajmuje, są nasi koledzy z Biura Architektonicznego Seed Architect, które ma swoją główną siedzibę w Lyonie i też bardzo silny zespół w Warszawie. Jocelyn Filon, który jest projektantem właśnie z Francji, który częściowo dzieli swoje życie na Lyon i Warszawę. I Nikola Rock, który jest szefem tutaj biura warszawskiego. Zdziwią się Państwo, bo Nikola jest pół Francuzem, pół Polakiem i będzie do Państwa dzisiaj mówił po polsku. Staram się. Natomiast Jocelyn będzie częściowo tą naszą prezentację prowadził po francusku, Nicolas będzie to dla Państwa tłumaczył. Myślę, że już nie ma co dłużej przedłużać, niech stanie się to, co ma się stać, niech pojawi się ta nasza prezentacja, niech pojawią się nasze wizje tego miejsca i niech Olsztyn zobaczy, co chcemy dla tego miasta Olsztyna zrobić i co chcemy w mieście Olsztyn pokazać, a ta literka S w nazwie Olsztyn specjalnie jest tak
pokazana stylistycznie. A dlaczego? Zobaczą Państwo za niecałe 10-15 minut w trakcie prezentacji kolegów z Lyonu. Proszę bardzo. Dziękuję, panie prezesie. Adam Poposzek, bo miał jakieś problemy słownictwowe, że to pomożesz mi tutaj dekryptować. Moment, przestawimy mikrofony tylko.